początku chcemy się skupić na tlenie, na jeszcze takim przygotowaniu fizycznym. No i od przyszłego tygodnia troszeczkę zaczniemy już przed meczami sparingowymi pierwszymi. Będziemy chcieli wprowadzić trochę zmian taktycznych. Troszeczkę pogoda znowu nam sypnęła śniegiem wtedy, kiedy zaczęliśmy, ale nie ma się tym czym przejmować, trzeba pracować. Myślę, że coś, co chce się zbudować, to nic nie może nam przeszkodzić. Wszyscy są zdrowi, pierwsze dwa dni mieliśmy badania, tak więc większość na pewno przepracowała ten okres świąteczny tak, jak powinna przepracować, z tego jesteśmy naprawdę zadowoleni. No a na dzień dzisiejszy żadnych dolegliwości, żadnych kontuzji. Zawodnik lubi trenować, lubi grać mecze, więc wiadomo, przerwa dla rodzin. Tak, ten miesiąc mieliśmy dla rodzin, ale swoją pracę mieliśmy do wykonania, więc no też nie mogliśmy się doczekać powrotu na boisko. Każdy zawodnik musi pokazywać wszystko to, co ma najlepsze, żeby się pokazać nowemu sztabowi, tak? I każdy walczy o miejsce w składzie na nowo, tak? Trener będzie wszystko oceniał, analizował i myślę, że to jest fajne, bo tutaj teraz widzimy, że naprawdę no po prostu praca i to myślę, że przyniesie rezultaty w dalszym jakby mikrocyklu.